Generalnie w naszej siedzibie odbywają się dwa rodzaje koncertów. Są to koncerty akustyczne oraz koncerty z dodatkowym nagłośnieniem. Podczas koncertów akustycznych w miejscu tej zapadni znajdują się fotele dla melomanów, tak jak to było przed chwilą. Ściany są odkryte, odsłaniają swoje fale, które służą do rozpraszania dźwięków. Natomiast całe nagłośnienie w zasadzie jest schowane, grona akustyczne są podciągnięte pod sufit. W momencie, kiedy chcemy przeprowadzić koncert z dodatkowym nagłośnieniem, ta sala zostaje troszeczkę dozbrojona, a mianowicie w miejsce tej zapadni wędruje stolik reżysera dźwięku, tak jak mamy w tej chwili. Ściany boczne są przysłonięte czarnymi, ciężkimi kotarami, które pochłaniają część dźwięków. Natomiast grona głośnikowe wędrują z górnej pozycji w miejsce z góry dla nich ustalone. Dodatkowo na estradzie montowane są jeszcze dodatkowe głośniki centralne oraz subwoofery. Spiralifty, które tam widzieliśmy od dołu, które unoszą ten stolik do góry, tą zapadnię, są montowane w różnego rodzaju teatrach do wynoszenia chociażby fortepianów na estradę. Zresztą tutaj na poziomie naszej estrady, która jest zbudowana z 21 ruchomych elementów, tego typu urządzeń jest bodajże 116. Całość jest bardzo łatwa w obsłudze. W zasadzie jedynie tą zapadnią ze względów Urzędu Dozoru Technicznego musi to być osoba, która znajduje się fizycznie tutaj przy tym urządzeniu. Natomiast jeśli chodzi o zapadnie na estradzie, jeśli chodzi o głośniki, jeśli chodzi o kotary, to wszystko w zasadzie może zrobić jedna osoba z poziomu pulpitu, który znajduje się na zapleczu, na backstage'u.